Jestem myśliwym od 30 lat. Wstąpiłem do Polskiego Związku Łowieckiego jednocześnie do koła Słonka w Morągu. Mieliśmy urządzoną kwaterę myśliwską w Przesmarku, w Danielinie, w budynku nadleśnictwa. Urządzony został duży pokój, duża kuchnia. Wyposażyliśmy wspólnie z kolegami myśliwymi to wszystko, wyremontowaliśmy w własnym zakresie. No i wielu myśliwych z Morąga i okolic korzystało z tego. W pewnym okresie, ponieważ łowczy poprzedni, kolega świętej pamięci Tadeusz Rakowski, zrezygnował ze względu na stan zdrowia. Po tym okresie łowczym został wybrany Kowalski Wiesław, który to od początku swojej działalności walczył z tym, aby jak najwięcej terenu ograniczyć dla myśliwych. Powprowadzał rezerwaty w pewnych rejonach. Kwaterę tą, o której wspomniałem, zlikwidował, ponieważ myśliwi z Morąga przyjeżdżający na polowania do tej kwatery przeszkadzali władzom wybranym na nowo, to znaczy Józef był prezesem, Janusz Kosiński był też członkiem zarządu i urządzali regularnie, systematycznie, co dzień, co drugi dzień w obwodzie 110 dawnym polowania nieewidencjonowane nigdzie, zbiorowe i to im właśnie przeszkadzało. Postanowili zorganizować zebranie w tej to kwaterze, na której to podjęli decyzję o likwidacji tej kwatery, tłumacząc, że jest to nieekonomiczne, bo wynosiła opłata miesięczna 36 zł, którą to myśliwi chcieli sami regulować. Wydawano na karmę, której nigdzie nie było widać w łowisku. Za to rachunki zostały sporządzane. Został w międzyczasie wybrany zarząd podłowczym. Został kolega łopata Tadeusz, który miał to dla morąskich myśliwych wypisywać odstrzały. Po krótkim okresie jednak został przez Wiesława pozbawiony tych uprawnień. Prawa ograniczały się tylko do podpisywania rachunków na zakupione karmy i za pracę w łowisku, które nie były wykonywane w ogóle. Z tego to względu naraziłem się łowczemu. Łowczy ode mnie się odsunął. Zaczął mi robić utrudnienia w uzyskaniu odstrzałów. Niejednokrotnie musiałem kilkakrotnie dzwonić, kilkakrotnie jeździć z Morąga do Zalewa, aby uzyskać jakiś mierny odstrzał, co można sprawdzić w kopiach odstrzałów, jakie odstrzały mieli wypisywane inni myśliwi, jakie ja. Doszło w końcu do tego, że po pewnym okresie zadzwoniłem przed walnym zgromadzeniem do łowczego, że odstrzał odbiorę na walnym zgromadzeniu. Miał być ten odstrzał wypisany, na walnym zgromadzeniu byłem. Po odbyciu walnego zgromadzenia została ogłoszona przerwa, zakończenie na obiad. I podeszłem do łowczego i pytam o odstrzał. Łowczy powiedział, że nie ma odstrzału. Ja mówię, no to wypisz. Nie będzie wypisywany. Ja mówię, dlaczego? No bo nie będzie. No i po prostu też nie wytrzymałem w tym momencie. Powiedziałem przy wszystkich myśliwych, co czuję do takiego rządzenia, do takiego oszustwa, do takich nadużyć, do tych nielegalnych polowań w ogóle, które istniały. Potwierdzić mogą takie sytuacje pani Krukli z Lewa, leśniczy z leśnictwa Piekło. Kilkakrotnie też na walnym zgromadzeniu zabierała głos, że poluje się nielegalnie, poluje się w zagrodzie dla Danieli urządzonym na dziki, na jelenie. Wielu myśliwych, jak Artur, Lech, wielu innych myśliwych odeszło z koła właśnie z tego względu, że nie mogli tolerować zachowań obecnego łowczego. Na tym walnym zgromadzeniu, na którym łowczy powiedział, że mi nie wypisze tego odstrzału, po prostu przy wszystkich myśliwych
Powiedziałem mu o jego nieprawidłowościach, co na ten temat sądzę, co sądzę o jego w ogóle etyce łowieckiej i poprosiłem sekretarza koła o papier i napisałem rezygnację z koła. Po kilku dniach otrzymałem z koła odpowiedź, że moje podanie zostało pozytywnie rozpatrzone i że zostałem skreślony na moją prośbę z przynależności do koła. W międzyczasie, będąc członkiem koła Słonka w Morągu, wstąpiłem jako członek niemacierzysty do koła łowieckiego Knieja w Starym Dzierzgoniu, gdzie bardzo mile mi się z kolegami toczyło życie koleżeńskie i towarzyskie. Byłem szanowanym członkiem, też pomagałem w budowie domu myśliwskiego, gdzie kierowałem całą budową, wykonałem przy pomocy myśliwych całą wieźbę dachową i wiele tam jeszcze innych urządzeń. I do dzisiaj mile wspominam i z kolegami spotykając się mamy naprawdę bardzo miłe wspomnienia o przynależności do tego koła. Po pewnym okresie, po kilku latach też zrezygnowałem z tego koła, ponieważ miałem koło tutaj Słonka bliżej tereny. Trochę już finansowo i wiek mi nie pozwalał na uczestnictwo w takich szerszych polowaniach i częstszych. Dlatego zrezygnowałem, a pozostałem tylko w kole Słonka w Morągu. Łowczy Wiesław często prosił mnie o różne przysługi, ponieważ prowadziłem firmę budowlaną, zatrudniałem ludzi i wykonywałem usługi. Prosił mnie i zgodziłem się, żeby wybudować mu dom piętrowy na parterze całej sklepy u góry mieszkania, gdzie Wiesław miał mi zapłacić 30 tysięcy, zapłacił mi z tego wszystkiego tylko 5. Materiały zaopatrywał się u swojego kuzyna, który też jest myśliwym i ostatnio był nawet burmistrzem, który posiadał sklep z materiałami budowlanymi. Pobierał od niego na budowę tego domu materiały, a fakturowane te materiały były na koło, którego właśnie korzystał z pieniędzy koła po to, aby budować swój dom. I po zakończeniu tej budowy nie dopłacił mi 25 tysięcy do chwili obecnej. W związku z tym też powstały właśnie i o to między innymi zatargi. Firma moja upadła. Został mi zlicytowany dom, w którym mieszkałem. Bankrutowałem całkowicie. Dom został zlicytowany za 75 tysięcy. Dom piętrowy ze sklepem 85 metrów. Może pan wyłączy na chwilkę, bo ja... Po zlikwidowaniu mojego domu i po bankructwie zmuszony byłem zamieszkać w altance na działce córki, na działce ogrodniczej, ponieważ no, nie miałem innej możliwości. Przez okres 8 lat, jak mieszkam na tej działce, nikt się z kolegów dawnych myśliwych z koła ani z zarządu nie interesował moim losem. Władze tak samo samorządowe i czy policja nawet nie interesowała się w ogóle mną, czy ja tutaj w ogóle mam jakieś warunki stworzone do tego, żeby mieszkać, czy w ogóle, czy posiadam wodę, czy posiadam ogrzewanie. Nikt tego nie sprawdzał. Sam musiałem sobie tutaj jakoś wszelkimi siłami. Tutaj przyrządzam sobie właśnie posiłki. I jak jest duży mróz w zimę, po prostu też daje trochę to jeszcze ogrzewania dodatkowo. Ze względu na bardzo małe wynagrodzenie emerytury, czasami brakowało mi na wszystko. Musiałem sobie sam jakoś tutaj radzić z tym wszystkim. Pasja moja łowiecka po prostu była dość duża i próbowałem niejednokrotnie w różnych kołach uzyskać czy to odstrzał, czy wstąpić do jakiegoś koła. Co prawda obiecano mi przez kilku kolegów, że mi pomogą, jednak tak się nie stało i przez okres 2 lat nigdzie nie uzyskałem ani poparcia do wstąpienia do koła, ani nikt nie użyczył mi zezwolenia na odstrzał.
powodem tego, że nie mogłem nigdzie uzyskać poparcia o wstąpienie do koła, czy też o uzyskanie zezwolenia na odstrzał, była zła propaganda odnośnie mojej osoby ze strony zarządu, zarówno Janusza, prezesa koła, jak i łowczego Wiesława z łowczego koła. Telefoniczne szantaże, pomówienia do kół sąsiednich wszystkich po to, aby mi w żadnym kole nie przyjęto i nie udzielono mi żadnej pomocy. Władze zarządu okręgowego, łowczego okręgowego pana Zaleskiego też nie interesują się członkami, którzy rezygnują z kół, czy zostają bez kół. Nie ma żadnej pomocy, żadnego zainteresowania, nie ma żadnych szkoleń, nie ma żadnych spotkań i nikt nie pyta w ogóle, dlaczego tak się dzieje i dlaczego członkowie występują niektórzy z kół. Ci członkowie, którzy niechętnie patrzą na wszystkie złe postępowania ze strony władz kół, są wyrzucani poza margines i dyskryminowani. Przy takiej organizacji, jak jest obecnie na niższym poziomie w Polskim Związku Łowieckim, zdałem sobie sprawę, że mając 72 lata, mogę w przyszłości już więcej nigdy nie zapolować i dlatego też pojechałem popatrzeć na tą zwierzynę. W pewnym momencie nie wytrzymałem po prostu tego ograniczenia i pojechałem popatrzeć przynajmniej na zwierzynę. No, mając ze sobą broń, chodził ładny, selekcyjny kozioł. Wyjąłem broń i po prostu strzeliłem. Pewnie mnie poniosło, ale brak możliwości wykonywania mojej pasji doprowadził do tego, że poniosło mnie w pewnym momencie. Dokonałem tego czynu nie bardzo godziwego. Gdybym miał dostęp do możliwości polowania, nigdy bym się do tego czynu nie dopuścił. Żałuję tego bardzo, że dokonałem tego przestępstwa, ale